Hej, luzapscy strony masz do Lerian. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn na PC. Gdzie jest Aloy? Zmierzamy do kolejnego kotła. A w międzyczasie, jak mnie nie było, Aloy postanowiła robić tutaj parkour, jak widać. Ale jej przerwimy, bo to nie czas na zabawę, czas na dominację i zdobywanie kolejnych maszyn. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że w poprzednim odcinku raczej mówiłem, że wybierzemy się po prostu, tak jak fabuła nas ciśnie, ale po drodze też coś mówiłem właśnie o zdobyciu kolejnego żyrafa. Ale że po drodze. Za dużo mówię po drodze, nieważne. Chodzi mi o to, że po prostu nasza ścieżka jest taka w kolejności zrobiona, że akurat mamy kocioł. Tu jeszcze jest jedna rzecz, którą zapomniałem, którą mamy chyba od naszego Erenda jeszcze sprawę na temat jego siostry, kto ją zabił i tak dalej, więc jest jeszcze jedna sprawa niewyjaśniona z tych poboczy, która gdzieś jest tu u góry. A żeby się tam dojść, no to wiadomo, możemy po kotle albo po prostu pierw sobie wziąć żyrafa, a potem sobie pójść tam. No, bo to nas kieruje aż tu. A ja dobrze wiem, że tu mamy naszą poboczną misję, czy raczej co ja gadam. No, można powiedzieć, że tak, to jest jakby poboczna fabuła w sumie, która jest jakby no trochę jakby połączona. I z tego co ja tam się orientuję, to ona jest na poziom 30. Skoro tu jesteśmy, to tak, no można się zastanowić, nie? Mi się wydaje, że jak tu jesteśmy, to będzie idealny moment, że jak już będzie 30 poziom, będziemy mogli się trochę odkleić od naszej głównej fabuły i zobaczyć co tu jest. Nie wiem na ile tu jest tam godzin, nie wiem jak ten dodatek jest tam mocno rozwinięty, ale zobaczymy jak to będzie. Tak czy siak, mi się wydaje, że jak już tu zmierzymy, tam porobimy, to może się trochę odkleimy od naszego terenu i pójdziemy bardziej w te marznięte krainy, które, kurde, nawet nie mam pojęcia co tam jest. No ale coś tam pewnie będzie. Skoro jest na 30 poziom, może być hardkorowo, albo i fajnie. No i tu jedynie co, to co chyba obiecałem sobie, ale nie zrobiłem, to obóz bandytów, ale to mi się wydaje, że pomiędzy odcinkami zrobię, albo jak już będziemy zmierzać do naszej głównej fabuły, to możemy sobie tak po drodze lekko boczkiem pójść. Ha, za dużo gadałem na początek, ale tak zwykle jest. Tak samo jak to, że na sam początek jeszcze chyba tak dodam, żeby potem gdzieś to tam nie, się nie rozklejać, to że tak, sorry, moja, można powiedzieć, kurde, nie wiem jak to w zasadzie nazwać, no, ja mam trochę ostatnim czasu trochę problemy z tą całą koncentracją, ale to już zauważyłeś, odcinki nie są codziennie, cała ta moja, jakby to nazwać, systematyczność, tego słowa szukałem, moja systematyczność została strasznie zaburzona i nie umiem się pozbierać za bardzo, żeby na nowo tak samo robić, ale to jakby nie chodzi tylko o nagrywanie, tylko o cały mój jakby taki tryb działania w dzień, a tu co za skałą, w skalę, pod skałą jakiś krzak się tam pojawił, a go sobie weźmiemy. Dobra, więc tak czy siak z tego masła maślanego trochę jest za upadek, ale staram się gdzieś tam w międzyczasie i tak to wykonywać, wrócić do tego co miałem. O ja, ile to się bardzo przyda, bo ten kościół jest dość, no, każdy kościół jest inny, ten jest o tyle trudny, że co? Iść tu, a ja jeszcze nie mam tej misji zaznaczonej, murtku, tutaj za drzwi to, no. I co? Znajdź ukryte wejście, czyli no dobra, pole siłowe, to już wiemy, że tam się nie dostaniemy. A ja może sobie tak bym dorobił strzały, mój piękny. No, tu jeszcze sobie mogę zrobić. No, tak nie za bardzo, tu mi drutu brakuje, a to jeszcze ognika i myk, i tu jeszcze sobie dorobimy. Może się przyda, może nie, chociaż na te maszyny tutaj co są, to by się przydało. W ogóle, z takich informacji, które powinny być na sam początek, poprzedni odcinek, ja nienawidzę takich sytuacji i żałuję, że robiłem jakby dwa odcinki pod rząd, ale uznałem, że chyba dam radę, ale jednak no, sam mogłeś zobaczyć, że jednak moja koncentracja już trochę mocno siadła. Jakby, dobra, same tam granie nie było jakby mocną filozofią, bo jednak było chodzenie i eksploatowanie i słuchanie, no ale jednak można było zobaczyć, jak bardzo się wykrzaczyłem już z moją koncentracją, skupieniem podczas czytania, gdzie no nie umiałem jednak aż tak normalnie przeczytać, to już znaczyło, że mój mózg już dość mocno był wykończony, ale nie, trzeba było pociągnąć. I szczerze mówiąc, miałem w planach nagrać to drugi raz, ale się okazało, że ja sobie nie zrobiłem twardego zapisu i mój zapis co prawda jest przed całą tą misją poboczną, co ja gadam. Sorry, no, jak widzisz, no, trafiają się małe ścinki, lagi mózgu, łączność nie ta, to już chyba gdzieś wspominam, a tutaj niewidzialniaki chodzą, no to jest właśnie to, to jestem cały ja, nie? Ja po prostu sobie tutaj gadam, od czapy, nie skupiam się, co tu się dzieje, a powinienem się chyba skupić, tak, jeszcze mogę sobie tego podskanować, że tak, niezidentyfikowany sygnał, a to już raczej wiemy. A co z tymi, na co one są podatne? Jeszcze gardło mi tutaj coś. No i nie zeskanuję, bo są ukryte. A tam czujka, to tam wiadomo, ale widzę, żebyśmy mieli chyba na nich dobry patent, bo one zostawiają pułapki, są niewidzialne i strzelają, a my możemy się jakoś tu na górę dostać w miarę, tak żeby sobie, nie wiem, je zaatakować.
więc sobie może tam jakoś doskoczą, może mnie w międzyczasie nie zauważą. Bardzo chętnie i ładnie by to było, jakby się tak stało. Więc wracając do... Nie jesteś. Kto mnie zauważył? Już mnie ktoś tam zauważył? A czujka mnie może zauważa, czekaj, tylko że czujka, ona tu tak nie za bardzo na te ogniste idzie, więc ja sobie tutaj dam slow. Nie spadaj mi, Aloy, please, tylko nie to. O, roślinka. Tylko nie wdupala, hopie, nie wdupala, Aloy, spinaj się szybciej. Dawaj, kurde, nie bądź taka. Czujka to tam się może lampić na ciebie, więc ona zaraz tam między oczy dostanie. Na serio, jeszcze brak amunicji, hopie, i cyk, wow. Jak mnie perfidnie zrzuciła, ile ja razy będę stąd spadać, To się grubo dzieje, ale tyle razy spina pomału. Ja wiem, ta taktyka raczej nie jest dobra, ale dobra. Dobra i niedobra, szczał. Kurde, ty, ona mocna, na którym ona w ogóle tu poziomie, znaczy... Tą przewrotkę to ja już sobie sam zwaliłem. Czemu? Bo oczywiście, wow, a to co to za podświetlenie, bo jakaś bomba. Ja to się chyba oparłem na ten kamień. Jeszcze raz chcę wejść i zobaczyć, czy mi się uda. Ja po prostu sobie zniszczę tą czujkę, ale ona mi tak za bardzo halo może nie robi, ale no. A to ja może już sobie tam pójdę na upartego. O, i akurat poległa. Tam chyba widzę jakąś jaskinię. Też czuję, że pewnie tam jest wejście do tego, więc... Czy ja konkretnie muszę z nimi walczyć? No bo jak mnie patrzeć, i tak się tu jakieś zrespią i tak. O kurde, Aloy, jedz witaminki, bo jak on ci zaraz tutaj przyszyje, to będzie w ogóle po tobie. No. Więc nie, no mi się wydaje, że jak już się tu jakoś ładnie dostaliśmy i mamy. Wow, ty... A ten w ogóle skąd tam z daleka z tego blastera szczera? Nie mam pojęcia, ja może się ulotnię zanim on się zorientuje. Potem się nimi zajmę, a co tam. Weź, zdominuj te drzwi zanim oni się zorientują, że tu jest w ogóle jakaś jaskinia. Bo czemu by nie uniknąć walki, nie? Skoro można. Czyli to czujka chowała, czy raczej pilnowała, a nie chowała. Chociaż też tak trochę ukrywała się przed tym, że coś tu jest. Ale jej pilnowanie to tak trochę też zdradziło. I co, i wejdzie mi tu jakiś... Nie, ale już słyszę jakieś odgłosy, już tu jakiś cwaniura już będzie czekać na mnie. Ja jestem ino ciekaw, co tutaj będzie za monstrum do zdominowania. No, poprzedni kłapak to trochę dało w zęby, szczególnie, że miał pomagiera. I o zęba chyba, nieważne. A ja, dla świętego spokoju, jak mamy tak trochę, można powiedzieć, luz, chociaż to chyba mało powiedziane, jeśli chodzi o ten poprzedni odcinek, wróćmy jeszcze do tego tematu, znaczy ja wrócę, ja wiem, takie tam płyta zdarta, masło maślane, czy jak to tam się mówi z tego przysłowia, no ale chodzi mi o to, że no chciałem zrobić go drugi raz, bo uznałem, że trochę, no nie za bardzo jest, no ale że mój save się okazał gdzieś tam w pizdu poza moim levelem, co miałem, co prawda prowadził mnie do tego całego ustronia twórcy, ale miałem 22, tam już miałem 28, więc z tego co patrzyłem musiałem sporo rzeczy jeszcze porobić i... A wiem, kilka dni nie było, mogłem to zrobić, ale uznałem, że no nie chce mi się za bardzo, tak szczerze mówiąc. Ale też no, nie działo się aż tak tyle, nie? Informacje co mamy, to mamy, nie? Najważniejsze, że się już to tam pozdobywało i ten. Ja jedynie trochę żałuję, że nie dałem rady wam też przeczytać, no ale sam fakt tego, że dałem jakby możliwość zrobienia pauzy, mówię, kto ciekawy, to sobie przeczyta, co tam było Faro, ich całych korporacji. A teraz może się skupmy po prostu, żeby cisnąć dalej. Myślałam, koniec. Że będą mnie szukać całe wieki. Ktoś mnie szukał? Ja tu nikogo nie widzę. Kto by mógł mnie szukać tutaj? Znaczy, na pewno ktoś mnie tu szuka, to nie jest uniknione. Ale sam fakt tego, co to są? Jakieś pompy wody, czy co? Ciężko stwierdzić. Ale woda płytka. Czy ja tam widzę grzybki? Kurde, grzybki, jak grzybki to ja biorę, to się przyda. Zdrowe ziele, nie złe, a się przyda. Jak tu zaczną mnie kurde atakować, to będzie nieźle. I my, no uzupełni. O, prawie całe. I tak dużo dają. Czyli tutaj poza światełkami, wodą i tymi innymi pierdołami nic nowego nie ma. Dodano do torby na leki 24% zdrowia. Dziękuję i to mamy. A! Mniejsza z tym, co też się tu dzieje, też między odcinkami, co zapomniałem, miałem w planach wykupić sobie zbroję, albo ja już ją wykupiłem. Muszę zobaczyć, bo ja już nie pamiętam. O, jeszcze umiejętności mi skoczyły. Umiejętności też dokupiłem, ale które to były, już nie pamiętam, bo parę dni temu grałem. No, jakieś tu zaktualizowałem. Jak ktoś kojarzy, to wie, jak dodałem nowe. Tu chyba dodałem więcej, ta, że eliminacja dowódcy. Ta, tu, bo tu aż 5 punktów mi zeżarło, to było chyba to. No i chyba tylko to, bo mogłem chyba tylko jedną rzecz kupić, najdroższą.
ekwipunek, mamy coś nowego. Ja wiem, że kupiłem chyba nową zbroję, a nawet dwie kupiłem. Kupiłem tą, to jest ciężki ubór ocalałej Nora. Tu sobie dodałem zbroję i niby ona jest mocniejsza, fiolecik, czyli prestiż. No droga była, chociaż 1000 okruchów i 2 serca czujki. Czujek, nie wiem, czy to się odmienia, nieważne. No ale jak można zobaczyć, przejmowała chyba te działania statystyk trochę więcej, więc coś damy. A ten drugi, no ma tylko to, że co, że chyba pomaga z tą celnością. Nie wiem, o co chodzi z tym. Albo celność, albo nietrawność, tak czy siak. No nie, Elu, ubierz mi to. A jeśli chodzi o broń, to tak, też mam już chrapkę na parę tych, no ale i okruchy trzeba zdobyć i co, a już tu zebrałem z tego. Dobrze, że się tak bijam po bokach, tak, wow, Ejlu, ty taka kurde, pewna, żeby ten? Te zabieram. Wow, mocno, nie wiedziałem, że masz moc telepatyczną, czy tam telekinetyczną. No chociaż telepatię może też mieć, nie, jak ona potrafi przez tekstury sobie brać, co chce. Dobra. Koniec rozczulania się, koniec żalowania, idziemy po prostu zdominować kolejną maszynkę, pozbierać, polutować, level nabić, niewiele nam zostało, gdzieś tam mamy iść, czy ja tu będę musiał jakoś nurkować? Tu jest jakiś prześwit, ale wątpię, żeby to była nasza droga. Czy ja w ogóle idę dobrą stronę, czy ja gdzieś coś przegapiłem, bo tak... a mapa coś powie? No według mapy jestem w dobrej pozycji, że gdzieś tu. No pewnie, że tu, tylko że nie widzisz, bo kurde kamuflaż, cholerne żelastwo. Bierz grzybki na drogę. No i to jak, idziemy po całych tu tunelach. Ty mi nie może, ja już dotarłem do tego bossa produkującego? Wow, ja myślałem, że to będzie jak w innych kotłach, że ja tu będę chodzić nie wiadomo ile. A tu proszę, boom, od razu. Co to jest? Gromoszczek, 27 poziom? Po części levelowo może okej, okay, ale... Jakie to bydle duże. Podatność na mróz i otarcie, czy raczej tam... No, jak się to nazywało? Odrywanie. Ile to ma elementu Jakie... Po apokaliptyczne zwierzęta, no proszę cię bardzo, chciałeś, tu masz, walcz teraz z wielkim metalowym dinozaurem, jeśli można chyba go tak nazwać, tylko że on jeszcze ma blastery, bombki, a znając szczęście moje i w ogóle tego, co sobie gra tu przyszykowała, to ten duży na pewno będzie mieć jakiegoś pomagiera. Ciekawe, czy to będzie kłapak, czy jakiś piłoząb, a może te krabołazy? Pieron wie, będzie ciekawie. Dobrze, że dopiero 12 minut, bo... Ha! Ile tu będzie powtórzeń? No bo naprawdę nie mam pojęcia, jak go zacząć. Znaczy, dobra. Zacznijmy od tego, że czujki, które sobie tu spacerują, muszą iść w auto. Więc ja sobie tu może dozbroję. Największy minus teraz, co czuję, to jest to, że nie mam drutu. Sklepik by się przydał i mam też mało, żeby sobie w ogóle wykonać nawet odrywający. Oj, odrywający na pewno bardzo dobrze pomogą, ale... Bomby, chociaż jest bardziej podatny na mróz. Ja na mróz nic nie mam. Mogę go jedynie przyzwoić 15 razy, żeby mi nie uciekał. No i nastawić jakieś bomby w miarę. Więc to na pewno sobie zrobię jak ostatnio. Takie małe zabezpieczenie. Ale pierw to ja się może pozbędę cholernych czujek, które tak nie za bardzo tu robią. Kurde. Wow. Ten się już oburzył, kolegę mu zniszczyłem. Nie! Ej, loj! Tylko cicho. Nie no, może spoko, że pokonałem szczółkę, w powietrzu szczeliłem, kurde, nie. Ale zmarnowałem przy tym życie. Tak się nie robi, no. Dobra, on tam już protokół, kurwica aktywowana. Zara będzie ciężki ten. Uuu, echownik, czy... Tak, echownik. A jakoś tak. Ważne jest to, że trochę... No dobra, tego mam. To mam, tu podbiję. Jak ja mam przed tym dużym uciekać, to ja nie mam pojęcia, ale wiem, że chcę tu jakoś się przeszykować. Pochodzić, pozbierać grzybki. Maksymalnie ile się da. I najlepiej co? Te bomby sobie zostawić. W sumie mógłbym już je ustawić. Nie, czekaj, weź. Jeszcze sobie pochodzę, zobaczę gdzie co jest, w razie czego, żeby potem nie było. Tu jest jeden grzyb, tu mam jakiś fant, to już weźmy, może będzie drut. Echownik jest, płomyk, dobra, czy możemy go ogniem katować. Taki standardzi, nie? Niby jest bardziej podatny na mróz, ale no... Ogień też swoje robi. Jakie to duże.
dobra. No, chciało się dominować maszyny, to teraz masz. Więc teraz mi tu nie płacz. Chciałeś się bawić, to masz. Nie, mogłeś iść na główną misję i ludzi pozabić. Nie, po co? Najlepiej po prostu iść na nie dalej, dłużej, wiadomo co. Co nie dłużej? Co nie? No. Wracamy po wycince. Postanowiłem sobie w tym idealnym momencie tego wielkiego... stwora, nie wiem co on za japę ma taką, ale no, chciałem zrobić po prostu sobie zdjęcie do miniatureczki, żeby potem nie było, bo ostatnio z tymi miniaturkami, jeśli chodzi o te koty, to ciężko potem dobre ujęcie wychwycić, jak to już mnie goni. Więc ja już sobie pochodzę, ja go jeszcze w miarę spokojny. Tu widać w ogóle łemu poza ten odstaje tak duży, że aż mu strefa, kurde, jest za mała. Grzeją. Ja się jeszcze dopatrzę może konkretnie. Tu mu możemy walnąć. Tu pod brzuszkiem ogonek na pewno. Tam ma jeszcze blastery, tu ma jakiś, tam ma na głowie. Dobra. To nie ukrywam, próbujemy. Znaczy, pierw wiadomo, trzeba zrobić jakieś zabezpieczonko. Ja się najbardziej to obawiam tego, że on będzie mieć pomagiera. A wiemy, jak to jest z pomagierami. Z jednej strony próbujesz przeżyć, ale z drugiej strony to cię próbuje zabić. A jak nie on, to tamten, więc tamten pewnie będzie też strzelał z jakichś blasterów. Więc no, nie ukrywam, że w jakim stopniu bomby tu pomogą. Ja jedynie, co mi się przypomniało z poprzedniego kotła, mam taką nadzieję, że jakiś tam z jego broni, jakiś tam blasterów, czy jak to można chyba nazwać, nie wiem, powiedzmy blaster, nie? To fajnie, jakby się okazało, że jakiś tam sobie mogę podnieść i użyć przeciwko niemu. Żeby szybko poszło. Żeby nie było. A co? Dobra, jeszcze ostatnie, jeszcze tak... W miarę, bo w miarę jakoś porobimy. Powiedzmy, że może to coś da. Chociaż ja nie wiem, czy ten dużo w ogóle nie będzie tego omijać. Może jeszcze takie na spięcie dajmy. Lepiej dmuchać na zimne. I tak w czasie biegu tego nie wykorzystam. Bo wiadomo, jak to się kończy. Ja chcę tu szczelić, a ten już mnie dawno zdepcze, więc... nie ma co oczekiwać, po prostu się zabezpieczmy. Tak, dajmy wszystko to, co możemy jeszcze wcześniej dać. Jakieś bomby, pułapki, cokolwiek, co trochę go spowolni. Pomoże mi się trochę oddalić na tyle, żeby go po prostu rozsadzać, wysadzać. Tylko też tak uwaga, żeby po prostu, no... w miarę biec tak, żeby on jeszcze to wtrafiał. Jak się jeszcze okaże, że on zacznie to omijać. Nie no, ja to się śmieję, bo wiadomo, za bardzo tej maszyny, tego stwora nie znam, nie? Więc pytanie, czy faktycznie to, co ja tu daję, będzie miało jakiś sens wobec niego. Czy przypadkiem to nie będzie tak, że on sobie to będzie omijać i tak naprawdę moje pułapki będzie na darem. Ludzie, ja jeszcze jestem, mam jeszcze jakieś takie bomby, które można zawiesić, więc bardzo chętnie je dam. Jeden sobie na przykład dajmy tu przykładowo. Powiedzmy, że chyba mi pomoże. Nie wiem, czy ja sam nie mogę też aktywować. Chyba nie, tu chyba nie ma takiego czegoś. A drugi, no w razie czego dajmy tutaj. Dobra, ta była ostatnia. Mhm, ja sobie tu może fiolki swoje super przygotuję. Oh yeah. O, czekaj, bo tu mam jeszcze jakieś takie bomby elektryczne. Chociaż, no nie powiedziałbym, żeby ta elektryka mi to jakokolwiek pomogła, ale zawsze coś, żeby nie było, nie? Zawsze jakoś coś dziagnie na niego, to na pewno na inne cholerne czujki, które się pojawią. Oby były czujki, czujka mi to raz, dwa, a jak będzie jakiś inny monstrum? Ech, no, jakoś będzie trzeba sobie poradzić. O, no skacz, Aloy. Dobra, no, trochę już tutaj porozsadzałem, powysadzałem, poukładałem. Więc powiedzmy, a dajmy jeszcze jeden tutaj dla pewniaka, a resztę już nie marnujmy. Jeśli chodzi o strzały, co my tu mamy? Na pewno atakujemy go wpierw odrywającymi. To jest pewne. Żeby się pozbyć z jego elementów najgorszych jak najszybciej. Aloy, spinę się, ja wiem, że tego nie chcę, ja też nie chcę, ale w końcu trzeba jakoś zacząć. Mamy tu dominację, ja sobie inno przypomnę. O, jesteśmy ładnie na boczku, czyli w miejscu, gdzie nie ma tego. Czy jeszcze gdzieś jakaś ta, tam jest wieża dominacyjna, to ja może sobie ten, zeskoczę. A skurde, miałem ładnie zeskoczyć, ale nie wiem. Hardkorowo trzeba. Ja wolę tu, bo ja tutaj tyle bomb dałem, więc jak on będzie na mnie tutaj szarżować, to lepiej, żeby chociaż było zabezpieczenie, nie? Więc już tu jeden błąd swój zauważyłem. Więc może... ciapy nie będzie. Dobra, jeszcze raz fokus. Co ja tu? To jest na odrywanie, tak? I tu. No mi się wydaje, że te splerów duże najlepiej wziąć. Dobra. Trzeba to zrobić. Prędzej czy później i tak musi do tego dojść. Jeszcze może szybko kawka. Okej. Okej. Czy to już zniknęło? Pole zniknęło? O, ktoś jest nie w sosie. Tak, dawaj, dawaj. Dało? Dało to coś? Co to da? Ało! Okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak z tym dużym walczyć, nie?
Ale już mi, ej, no i biegnij, bo to duże, to w sumie i tak. On to sobie spacerem robi, a ja to muszę biegać. Okej. Okay. Oj, 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 oj. O tak, o tak, o tak, dawaj mi tu w dziubala. Żeby nie mógł, żeby nie mógł. To jest chyba jedyny sposób, żeby go rozwalić. Dawaj mu to na plecach. A to na plecach. Damn. Coś czuję, że chyba tylko on jest, więc ha, całe szczęście, ale... Wow, 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 co to było? Ja nie mogę. Ja pierdzielę. No tego to ja się nie spodziewałem. Będę prób jak cholera i wszystko mi jeszcze zresetuje. Dobra, zaczynamy kolejną naszą przygodę. Number 2. Letko jest zeskanowany. Jakieś skupienie jest. Coś tam życie mamy, fiolki przygotowane. Zaczynamy o odrywających. I to jeszcze z tych tak, żeby mordkę mu walić. Wiem, że te z tyłu na plecach nie za bardzo są skłonne do oderwania. Dlatego jak już, to trzeba celować w to. To niech się ino to wyłączy. Ktoś jest nie w sosie. No właśnie, 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 właśnie. I slow-mo. I dawaj mu w mordkę. O tak, o tak. I szarża idzie, no to ja tu uciekam. Mamy coś tu poza czujką? Nie. Czy to, co ja mu oderwałem? Nie, jest. Wow. Auć. Dobra. Ani bieg, ani przewrotka. Trochę to gówno daje. Nie ma tu naprawdę żadnej ochrony. Ja muszę biec jak ten cyc. Kurde, te jego talerze cholerne. Trzeba mu tu też zniszczyć. O tak. Rozebranyś, co? Gołyści, nie? Okej, szarża. Niezbyt ściana. Au, 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 au. Ja tam face to face, bo to tak nie za bardzo, kolego, nie? Ja wiem, zaś to bieganie. No dawaj, Aloy, biegnij, żwawo, ja wiem. Przecież ci pozbyłem się tych dysków cholernych. Au, 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 jedz. Tam broń leżała, koło mnie, jednak, jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. No dawaj, umieraj. Szlak, mało amunicji. No nie bardzo. No i co jeszcze? I co jeszcze? O, tu coś twojego chyba leży, to ci mogę podnieść, chłopie. Ja ci mogę pomóc. Face to face? Siema. No, nie podniosłem tego, czemu? No, weź tą wyrzutnię i weź mu ją oddaj. Normalnie, jak człowiek. Ha, tak tu się robi i pokonuje. Nie ma. Tam jeszcze jakaś broń leży. Zobaczmy, co to od niego w ogóle było. Kolejna wyrzutnia, bo on chyba ich miał kilka, nie? Ta wyrzutnia dysków, czyli on miał dwa, dlatego zwykle jak jedną brałem, to i się okazywało, że ten. Co prawda, w najgorszym wypadku jest to, co prawda ta, dużo ścinek, dużo prób, nie dałem rady. Wybaczcie, ale nie dałem rady, ja musiałem dać tryb narrator, dlatego teraz go pokonałem, bo on jest dla mnie za trudny. Ja wiem, że potem jak będę grać go gdzieś pewnie spotkam i to sprawi, że będę mieć z nim przesrane, ale nie, sorry, 8 razy próba to nie dla mnie, to jest spór poza moją skalę. Jasne, że kocioł można powiedzieć jest, o, mamy co, kryształowy oplot do tego, wow. Och. Chodzi mi po prostu o to, że nie chciałem jakoś tutaj przedłużać i marnować. Ja wiem, że i tak to już wycinałem i robiłem, ale no sorry, ale za duży. Ja nie mam po prostu do niego dobrej taktyki, ale mniejsza z tym, bierzemy i dominujemy już ten kocioł i wychodzimy stąd. 50 minut stracone na walce z wielką bestią, którą nie umiem pokonać. Trzeba mieć jakąś słabość. Przyznaję się. Super. Te informacje pomogą mi w dominacji maszyn. Czy raczej, sorry, zdominowane. No, nie mogę nic ruszać. Powinna jedzie. Oh yeah. Dominacja Zeta osiągnięta. Ile nam zostało? Chyba jeszcze tylko dwa. Nice. Już prawie mamy cały. Co możemy? Gromoszczęki i jakieś tam jeszcze dominować. Nice. No, a tu mamy co? Nasze zwierzątka, które oczywiście już czekają na nas. To są chyba te z Olałem. Chociaż z innej strony, jak patrząc, to z tego, co tak pamiętam, to i tak czy siak miałem coś takiego, że i tak musiałem z nimi walczyć. Dobra. A one są na co podatne? Póki mnie nie widzą. Na odrapanie, a ja tego nie mam. Właśnie, czekaj, bo z tego co pamiętam, zanim mnie zabił to ostatnim razem, jak tu miałem pełno skrzynek. I tu miałem druty. Drut.
patyk to. W sumie tu są też gdzieś jakieś kamienie, czy te kamienie wiadomo. Mało mnie interesują, więc no tu tylko kruchy to. Gdzie tu jeszcze był drut? To drut. Tu jeszcze jest jakiś drut. Oh yeah! I okruchy to na razie się zostawią. O, już widać, że od tej walki już mi mózg całkiem już zaczął znowu się lansować, no ale. Ja nie chcę, żeby to był jakiś nie wiadomo jak długi. Wchodzisz, pokonujesz, wychodzisz. Więc tak, danie go w sumie mogłem dać nawet i na łatwy. No ale już miałem dość. To jest wyzwanie poza moją skalę. Może potem jak będę mieć jakąś elitarną broń, bo może i mam wyższy poziom, ale wydaje mi się, że chyba... Zaspokoi głód na pewien czas. No, być można powiedzieć, że tak. Dobra, weźmy sobie te odrywające, skoro one są tak podatne. Przydałoby się też wziąć właśnie te, żeby wyrywać z nich na przykład jakieś cząstki, które... Oh yeah, żeby na przykład już nie był niewidzialny. I znowu go poparzyć. On teraz jeszcze te miny mi będzie wysadzać. Ja nie wiem, czy jak w niego dobrze trafią, no ale sam fakt tego... O, ty! Ty myślisz, że ja cię nie widzę? Chodź tu! Wow. A ty co, mój drogi? I cyk ci jeszcze raz. O ty, teraz jak dwóch się tu dostało? Dobra, nie powiem, że nie chcę umierać tutaj, ale no... Może będzie lepsza ucieczka. Jak już tchórzę, to już tchórzyć na całego. No, wiesz co, hopie? Wiesz ty co? No właśnie, i to. I po prostu mam, no, trzeba ulepszyć w końcu broń. A nie tylko zbroja. W końcu trzeba iść i kupić. Oh. Dobra, mamy osiągnięte, możemy stąd wyjść? Możemy stąd wyjść, więc ja się chętnie gdzieś tepnę. Jak na przykład mamy gdzieś dookoła żyrafa. Nie wiem, jaki ten odcinek będzie długi, bo jest mocno poszatkowany, więc dopiero jak będę to ciąć, się dowiem. Czy ja mam najbliższe ognisko? Jakieś ogniska mam, ale tak, żeby do żyrafa trafić, no już tak nie za specjalnie. Czy ja tutaj gdzieś miałem te swoje... Tu mamy kupca. Nie, tu w ogóle są tereny łowieckie, to czy ja mogę się tepnąć tu? Podróż? Nope. Aha, czy ja w ogóle mogę się gdzieśkolwiek tepnąć? Jak tu na przykład? Czemu mi ogniska nie zaznacza? Bo nie mogę, ha, czy muszę wyjść? Dobra, czyli kościół jest taki po prostu jakby poza tą strefą. Okej, rozumiem, że tu jest to wejście, ta? Tak bezszelestnie? Wow. Dobra, jak już tu jesteśmy, ja już się z nim nie chcę bawić. Wypad stąd robię i nie mam jej, znikam. Gdzie to było z tym? Tu, nie? Kupiec, ta? Nie, nie zaznaczaj. Podróż. Nie mogę, ale tu mogę, tak? Czy nie? Tak, podróż. Proszę bardzo. Kocioł niby krótki, ale w dupę dał tak bardzo. Ale już przynajmniej wiemy, przynajmniej ja wiem, jaka maszyna jest trochę nie dla mnie. Czy można powiedzieć, jest ponad moje siły. Ale to tak, no, będę się powtarzać. Sądzę, że dlatego, że mam jednak trochę felerne moje bronie. Jasne, mam tam setkę czy coś tego odrywania. Ale sam fakt tego, że jednak, no, jednak te bronie są za słabe. A z tego, co tak sobie przypomniałem, to chyba każdy już kupiec w sumie chyba ma, więc chętnie, że na sam koniec odcinka zobaczę, co potrzebuję, żeby sobie jakąś tam elitarną broń wymienić, czy raczej po prostu kupić i mieć lepsze zaopatrzenie niż to, co teraz. Co masz tam? Pokaż. O, i widzimy. Łuk wyborowy cienia i tu już na przykład mamy... Tego nie mam pojęcia, co to jest, ale mamy odrywające, i szarpiące, czy jak to tam na to i co ja potrzebuję, serce piłozęba i 800 okruchów. Okruchy to na pół biedy, bo mogę posprzedawać swoje, tylko muszę zrobić polowanie na piłozęba. Tu co mamy? Potykacz. Potykacz też by się przydał, jest wybuchowy, ognisty i rażący. Proca. O tyle spoko, że w procy mam też ogniste. I tu jest, co, kolejny łuk, ale już trochę chyba słabszy. Czekaj, jakie w ogóle to statystyki? Ja w ogóle na statystyce... język lagi, te sprawy. Jakie to ma osiągi? Ale te ma tylko te podstawowe, dobra, ma jakieś mocniejsze odrywające, ale te mocniejsze i tak są takie pięćso. Chociaż 30, 75, mi się wydaje konkretniejszy. Bo poręczność też ten ma mało, tym ma trochę większą, więc w sumie ten łuk myśliwski cienia by się przydał. Jakiś czas. A, bo tu już to takie słabe pierdółki. No a właśnie to jest to, że ja mam... Muszę zupgrade'ować się do następnego odcinka. I mam nadzieję, że nie będzie ci bolało to, że no... Na chwilę... Mam tu wszystko, co najlepsze. Nie, to nie obchodzi, co ty tam masz, hopie, ja już tu koniec. Entka, ja już dzisiaj szykta żem zrobił i wypadł. Idę se stąd, no tam jaki w ogóle też lata. Ach, tak czy siak chciałem powiedzieć, że... Mam nadzieję, że mi wybaczysz to, że... Nie umiejąc pokonać,
zakończyć rozdział chciałem tak, że po prostu sobie dałem tryb narracji, żeby go dwoma strzałami zabić. Jak się stać? O, wstrzyknięcia, potężny. No, nie jestem z tego dumny, ale inaczej bym chyba stamtąd nie wyszedł, a też nie ma co marnować czasu. No widać, że i tak już trochę energii mi to zderzało, ale nieważne. Widzimy się po prostu w następnym odcinku, więc do następnego. Cześć!